Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za mój głos, ale nie dopadło. Dobrego dnia, serdecznie Was zostaję głowa miejsca. Proszę za swój głos, bo troszkę zakręcam. Tydzień temu to myśmy świętowali, obchodziliśmy święta wielkanocne. Teraz to jest Wasz czas, kiedy Wy świętujecie i my chcemy razem z Wami. Тиждень тому Польща мала великодні свята, а тепер є наш час і хочуть відсвяткувати разом з нами. Тепер надходить час нашої Пасхи Великодня. Трудно нам ще в тим всім одналезь, але хочемо, щоб ви почули ще хоч трохи святочно. Для нас тиждень тому то була Велика Собота, więc ми теж то так трактуємо, що то є сьогодні Велика Собота перед святами. Важко знайти себе в цій ситуації людям, але дуже хочуть нам допомогти. Тиждень тому тут була Великодня Субота, зараз Великодня Субота в нас і хочуть нам з нами разом святкувати. Хотіла б з оказії тих свят życzyć вам przede wszystkim такого спокою духа, щоб змертвихвстали Христос przyniósł wam dużo spokoju, radości, ale żebyście też odnaleźli tą radość w samym sobie i tu wśród nas. Bażają nam, żeby woskresły Jezus przyniósł nam wszystkim duszewny spokój, ale w pierwszej czerwie, żeby my ten spokój szukali w sobie. Ja też do was należę, tak samo do Ukrainy. Żeby my znajdowali go w serdecznie siebie i pomagali na odnośnie tego spokoju. Nie jesteście w komplecie bez waszych mężów, bez waszych braci, synów, więc wspominamy ich wszystkich i chcemy, żebyście chociaż w takim pojednaniu z nimi byli i razem się cieszyli. Nie ma wśród nas człowieków, synów, matków, człowieków naszych, ale my ich zgadujemy i żeby oni tam, gdzie jest, też cieszyli się z tych. Na stołach przygotowane są potrawy nasze, tu nasze śląskie, które przygotowały nasze dziewczyny z koła gospodyń. Dziewczyny, pokażcie się. Wprawdzie tylko dwie, ale pani Krysia zaraz powie, że było trochę więcej rąk do pracy. Це традиційні śląskie sprawy, саме з цього регіону, традиційні на ті дні. Це пані з кола господин, то напевно такі, як спільнота така. І було більше в них помічників, приготували це все для нас. Я тільки вспомню о тих мазурках, які є таким, направді, майстерштиком, бо то є наші тут такі шлонські мазурки, те частечка дробне, які є. No i wiem, że też wyście przygotowali niektóre potrawy, które my też spróbujemy chętnie. Mazurki, te malenkie kisteczka, to jest same z tego regionu taka duża tradycyjna sprawa i znaje pani głowa, że dechto przygotował nasze tradycyjne sprawy, i one też spróbują. Ale do tradycji wielkanocnej należy też święcenie koszyczków. Tydzień temu myśmy święcili, a dzisiaj te piękne koszyki są i zaraz nasz ksiądz proboszcz je poświęci dla was. Tradycja takoż świętuje koszyki i tu że je koszyki i pan ksiądz poświęci je dla was. Są tu z nami dzisiaj pan sekretarz, pani Małgorzata naczelnik, o jest, Małgorzaty nie trzeba przedstawiać. Jest z nami pan dyrektor MOK-u, pani dyrektor MOSIR-u. Panie z ośrodka pomocy, widzę, jest nasz anioł Radliński. Agatka, pokaż się, nasza dziewczyna, brawa, tak? która jest codziennie w magazynie, tym naszym magazynie serca, który jest na Głożynach. Są tu z nami dziewczyny, które reprezentują Radę Miasta. Agata, Ewa, nie wiem, czy jeszcze ktoś. I pani dyrektor, która się produkuje z ciastem. Też dzieci, które chodzą do szkoły, to już panią Lucynę znają. Oprócz. Znać.
Oczywiście są z nami media, nasza regionalna telewizja. Tak. I pewno będą też chcieli z wami przeprowadzić wywiady. Bardzo proszę, żebyście opowiedzieli też o swoich odczuciach i o swoich tym, co myślicie. Ale właśnie, teraz mi się już pani Ola tam pokazała. Pani Ola razem z dziewczynami nam trochę poprzygrywa, żebyśmy mieli tak i świątecznie, i bardziej uroczyście. Mogę powiedzieć, żeby troszkę się rozkazali. Może ktoś jakieś interwiu dać. I się muzyką dalej zaraz organizuję, bo tam w principie muzyka ale tam się ktoś produkuje przy sztaludze. Jest to pani Diana. Pani Diano, proszę się nam pokazać. Taki świąteczny rysunek robi dla nas. Dla dzieci zajączek już jest. Także... Pani Diana maluje nam do wychodniej malunów. Nie wiem, czy o kimś zapomniałam. Ksiądz proboszcz się zaraz tu przedstawi i powie. Więc myślę, że już możemy teraz poświęcić nasze koszyczki. Proszę wszystkich o powstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, prosimy Cię, pobłogosław te potrawy na świąteczny stół. Niech będą znakiem nowego życia, pokoju i radości. A zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi wszystkim rodzinom, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. To uwaga. Dzień dobry, witajcie, tu Jadłacza Radio 90. Jesteśmy na spotkaniu świątecznym w Radlinie. Właśnie się ono rozpoczęło. Kilkadziesiąt pań przede wszystkim z dzieciakami uczestniczy w nim. Te, które na co dzień mieszkają tutaj w Radlinie, znalazły tutaj schronienie. Wiele słodkości na stołach. A my spróbujemy z panią burmistrz porozmawiać. Dzień dobry, pani burmistrz. Radio 90. Jesteśmy na żywo na naszym Facebooku. Spotkanie wyjątkowe. Tydzień po świętach katolickich, święta prawosławne, święta ukraińskie. Tak, świętują tydzień za nami, tak. Mhm. No i to spotkanie dla osób, które przybywają w miejskich jednostkach. To prawda. Tych wszystkich, których gościmy w naszej sokolni, tu na probostwie, którzy są i w nocie kopalnianym ośrodku. Ile gości, ile kobiet, dzieci znalazło schronienie w Radlinie? Z tych naszych, którzy u nas są, niespełna 80. Bo to jest taka też rotacja, więc 70 kilka, ale około 80 osób. To są matki z dziećmi przede wszystkim. Przede wszystkim z matki z dziećmi i to właśnie z tych terenów już naprawdę wojennych, bo i z Mikołajewa, i z Charkowa są, także rzeczywiście ci, którzy uciekli przed bombardowaniem. Ta pomoc codzienna to nie tylko schronienie, wyżywienie. Jak, na co mogą liczyć u was? Staramy się zapełnić głównie czas dzieciom, po to, żeby dzieci trochę zapomniały o tym, co się dzieje wokół nich, ale żeby i też zaczęły uczyć się, czy to języka polskiego, ale też innych innych tematów, inne poznawać rzeczy, które są czy u nas. Największy kłopot jest z tłumaczeniem, bo nikt nie był przygotowany, żeby tyle tłumaczeń było, ale myślę, że sobie jakoś radzimy. To jeszcze jedno pytanie, czy udało się już którejś kobiecie znaleźć pracę? Jak to wygląda? Tak, tak, kobiety już są. Mamy dwie dziewczyny, które poszły jako krawcowe. Dwie panie są, które znalazły w lokalnej tu firmie w strefie redutowskiej. Jest osoba, która pracuje u nas w kuchni naszej szkolnej.
Jest pani tłumacz, która też w naszej szkole pracuje, także są już osoby zatrudnione. Dziękuję bardzo i spotkanie trwa. Tak. Świętujemy razem i myślę, że to będzie taki dobry czas. Życzyła pani przede wszystkim pokoju. Przede wszystkim pokoju i takiej radości, której pewno trudno odszukać samym w sobie, ale trzeba żyć tym, co się tu ma i w tej chwili i cieszyć się tym, co mamy. Świąteczne spotkanie trwa. Świąteczne spotkanie trwa, a ja panią Olenę, tak? Dobrze tak, Olenę. Zapytam o te tradycje świąteczne na Ukrainie. Podobnie jak w Polsce, świąteczne śniadanie. Jest wszystko podobne do Polski, tylko że my pieczemy taką paskę, taki chleb wielkanocny. Jest on półsłodki taki, z nim się wszystko je, potem robi się i szynka z tym się je, i kiełbasa, i jajko. Też święcone jajko zaczynamy od niego. Dzielimy się tym jajkiem, jedno święcone, oczyszczone jest w koszyczku. Dzielimy się kawałeczkami wszyscy za stołem, no i potem wszystko, reszta z koszyczka. Szynka, kiełbasa, masło, ser. Ale zaskoczeniem, szczególnie dla dzieci z Ukrainy, jest chyba zajączek, którego u was nie ma. Tak, u nas nie ma takiej tradycji, tych prezentów od zajączka, u nas takich tradycji nie jest. Lany poniedziałek jest, a zajączka nie ma. Radosnego świętowania. Dziękuję bardzo, nawzajem. Jak słyszeliście, na Ukrainie zajączka nie ma, jest w Polsce, ale ja myślę, że choć to jest nowa tradycja dla nich, obca, jakiś zajączek tutaj przy kica i dla dzieciaków z Ukrainy też jakieś podarunki się znajdą. Dzień dobry, Radio 90. Panie tu zostały tak wywołane trochę, bo to panie z KGW przygotowały całe to przyjęcie. Co dobrego na stole się znalazło? No, postarałyśmy się, żeby jak najlepiej było, jak najsmaczniej. No, ale my już w tym wieku to już takie stare potrawy, tylko umiemy, mazurki muszą być, chociaż są bardzo pracochłonne, długo i drogie dosyć. No, także babki, no, ruluniki ze szynką, ze słonecznikiem, jajka faszerowane w różne smaki. No, co ta zajączka też mamy, pasztet pieczony, taki wielkanocny, świąteczny. Także dosyć dużo tam tego postarałyśmy się zrobić. Dziękuję bardzo. Przypominam, że jesteśmy w Radlinie, trwa świąteczne, wielkanocne spotkanie dla rodzin z Ukrainy. W Radlinie kilkadziesiąt osób znalazło schronienie, znalazło tutaj swój dom. Tydzień po świętach katolickich, po Wielkiej Nocy, prawosławie świętuje swoje święta.